Się tu zmieścimy, chociaż wiecie co, już mnie ze wszystkich stron oblegają, okrążają książki. W każdym razie witam Państwa serdecznie na naszym kanale, który ostatnio rozwija się bardzo szybko, ponieważ z tego co zauważyłem, w ciągu kilku dni przybyło ponad 500 subskrypcji. Dziękuję za to, że razem zmierzamy do nieba. Dzisiaj chcę zacytować fragment wizji, jaką otrzymał święty Jan Bosko. Wizji ciężko uszkodzonego okrętu, który symbolizował Kościół. Święty Jan Bosko zapisał. Był wieczór 26 maja 1862 roku. 47-letni ksiądz Jan Bosko dostępuje widzenia o wielkiej wadze dla przyszłości Kościoła. I teraz święty Jan Bosko zapisał. Ujrzałem siebie na małej, skalistej wysepce na morzu. Szalała straszliwa burza. Wtem ujrzałem olbrzymi okręt, potężnie miotany na wszystkie strony. Na nim zobaczyłem papieża, kardynałów, biskupów, księży, zakonników i wielu ludzi. I zrozumiałem, oznacza to święty Kościół katolicki. Wokół tego wielkiego okrętu Kościoła widziałem wiele innych potężnych okrętów i były to mniej lub bardziej agresywne statki, które atakowały okręt Kościoła, wyrządzając mu wiele szkód. I teraz bardzo ważne zdanie, bo myślę, że każdy tę wizję świętego Jana Bosko już słyszał, znają i tak dalej, ale jest tu taki fragment. Równocześnie nieprzyjaciele zarzucili okręt papieski olbrzymią ilością książek i broszur. Tu jest mowa o tym, że tym okrętem miotanym przez ogromną burzę jest Kościół. Na czele Kościoła, czyli tutaj symbolizowanego przez okręt, stoi papież. Są z nim kardynałowie, biskupi, księża. Cały Kościół. Atakowany jest papież. Dziś też mamy papieża, no bo tego papieża, znaczy tego, czyli w znaczeniu, że urząd papieski, jest od 2000 lat, ponad 2000 lat. Zaczął się od świętego Piotra, który został wybrany przez samego Chrystusa. Papież, biskup Rzymu, jest dziś atakowany. Atakowany także przez katolików, którzy, jak tu zaznaczył święty Jan Bosko, zarzucają okręt papieski olbrzymią ilością książek i broszur. Czy tak nie jest? Czy myślę, że każdy z nas potrafi wymienić wielu niestety katolickich biskupów, kapłanów, osób świeckich, które publicznie atakują papieża, zarzucając go olbrzymią ilością książek i broszur. Święty Jan Bosko mówi o wierności papieżowi. Niektórzy mówią, no tak, my atakujemy papieża, ponieważ chcemy bronić nauki Kościoła katolickiego, ale jednocześnie stwierdzają, że odrzucają część nauki Kościoła katolickiego, część tradycji, na przykład to wszystko, co wydarzyło się od Soboru Watykańskiego II, odrzucają nauczanie tych papieży posoborowych, łącznie ze świętym Janem Pawłem II, wybierając z jego nauki to, co im się podoba. Niektórzy mówią, no tak, czynimy to w imię apologii, czyli obrony prawd wiary, doktryny wiary. Ciekawe, apologia. Mam przed sobą książkę księdza doktora Przemysława Artemiuka, chyba że już jest profesorem, ale pewnie w każdym razie apologia. Apologia, ta książeczka dziś, że tak powiem, wjechała do sklepiku mocsłabości.pl. Obok katechizmu Kościoła katolickiego bardzo ważna książeczka, można by powiedzieć podręcznik, w jaki sposób bronić wiary, doktryny Kościoła katolickiego. Zdrowej wiary, zdrowej doktryny. Apologetami nie są ci, którzy w imię obrony Kościoła odrzucają część tradycji Kościoła katolickiego.
reprezentowane przez nich stanowisko nie ma charakteru apologetycznego. Nie jest to apologia. Ci, którzy odrzucają część tradycji, na przykład Sobór Watykański II i wszystkich papieży posoborowych, są antyapologetami. Że tak powiem, uprawiają antyapologię. Od antyapologii bardzo blisko do antychrysta. Chcę wam przeczytać fragment z tej książki. Za chwilę odwołam się do tego, co widzicie w tytule materiału. Książeczka zacząłem sobie dzisiaj, słuchajcie, czytać i mnie wciągnęła i... Ale zresztą zacznijmy od początku. We wprowadzeniu mamy takie słowa, apologia z tej książeczki. Żyjemy w czasie synkretyzmu i pomieszania pojęć, także w dziedzinie religii i wiary. Czym jest religia, a czym duchowość? Czym jest wiara chrześcijańska? Co ją rozwija i karmi, a co prowadzi na bezdroża, stanowi dla niej zagrożenie? Jesteśmy zdania, że w postmodernistycznym świecie, świecie, jak mówią niektórzy, postprawdy, trzeba mówić właśnie o prawdzie, prawdzie doktryny czy ścieżki duchowej, a przede wszystkim o prawdzie, którą jest Chrystus. Trzeba mówić o prawdzie, która przeciwstawia się kłamstwu i pozwala coraz pełniej odkrywać naszą drogę do zbawienia, bo tylko ostatecznie to się liczy. Zbawienie, które daje Bóg. Namysł nad różnymi aspektami religii, wiary i duchowości ma z punktu widzenia teologii dwa wymiary. I to jest czysta nauka Kościoła katolickiego, to jest katechizm, to jest to, co powinniśmy wiedzieć. Jeżeli chcemy brać udział w jakichś dyskusjach teologicznych, to musimy najpierw wiedzieć, że są dwa wymiary, że tak powiem, widzenia teologii. Zewnętrzny, czyli ad extra, czyli odnoszący się do tego, co na zewnątrz Kościoła. I wewnętrzny, ad intra, stanowiący refleksję nad tym, co jest wewnątrz Kościoła. Pierwszy dotyczy zatem tego, co jest poza Kościołem, a z czym się stykamy, żyjąc w świecie wielu religii i duchowości niechrześcijańskich. Tradycji ezoterycznych oraz rozmaitych metod rozwoju i samodoskonalenia człowieka. W związku z powyższym powstaje wiele poszczególnych pytań. Jak nowe formy religijne zaspokajają duchowy głód człowieka? Czy da się z nich coś zaczerpnąć? Czy można korzystać z orientalnych technik medytacyjnych, wschodnich sztuk walki, czy też chińskich praktyk leczniczych? Czy magia jest czymś niebezpiecznym dla człowieka? Jak roztropnie korzystać z rozmaitych form i ofert rozwoju, aby nie zatracić perspektywy wzrostu w miłości chrześcijańskiej? Które z doktryn, obrzędów czy metod medycyny alternatywnej mogą być niebezpieczne dla wiary chrześcijańskiej, prowadzą człowieka na duchowe bezdroża, a nawet przyczyniają się do utraty zdrowia psychofizycznego, czy wręcz możliwości zbawienia? Na te pytania odpowiedź odnajdujemy w tej książeczce, ale też z kolei jest ten drugi wymiar teologii, czyli ad intra, który dotyczy przemian, czyli mutacji zachodzących w obrębie treści wiary chrześcijańskiej, czyli właśnie jest to doktryna, oraz w ramach pewnej praktyki w Kościele, czyli pobożność. W polskim Kościele możemy zaobserwować rozmaite zjawiska, nowe metody praktyki pobożnościowe, jak również nowe poglądy, niekiedy zrywające z wcześniejszą tradycją. Czy mamy wierzyć wszystkim nowym prorokom albo objawieniom prywatnym, zwłaszcza wieszczącym rychły koniec świata? Czy każda pobożność prowadzi ku Bogu? Jakie praktyki wypaczają naszą duchowość? W jaki sposób Kościół rozumie cud czy uzdrowienie? Co to znaczy czytać Biblię po katolicku? Kiedy dana wspólnota jest zdrowa i czy można w niej wzrastać? A kiedy staje się ona sektą, która zamyka człowieka na Chrystusa? Kim powinien być świecki lider i jaka jest jego rola we wspólnocie kościelnej? To tylko niektóre z pytań, na których odpowiedzi chcemy poszukać w tej oto książeczce. Mamy tak we wprowadzeniu. I teraz jeszcze jeden fragment z tejże. Jest to cytat z biskupa Roberta Barona, który mówił o stworzeniu przekonującej apologetyki dla podstawowej narracji wiary. Czemu ma służyć owa? Hierarcha wyjaśnia to w ten sposób. Konieczne jest pokazanie kulturze żyjącej naukami ścisłymi, że jedynie transcendentalna i rozumiejąca przyczyna jest w stanie wyjaśnić to, co przypadkowe i dające się zrozumieć z naszego skończonego świata. Kulturze materialistycznej musimy pokazać, idąc za słowami papieża Benedykta XVI, że logos jest metafizycznie bardziej podstawowy niż byle materia. Kulturze sceptycznej musimy pokazać, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest
intelektualnie logiczna i historycznie do obronienia. Konieczne jest pokazanie znudzonej kulturze, że życie w duchu jest wspaniałą przygodą korespondującą z najgłębszym pragnieniem ludzkiego serca. O tej książeczki Apologia będziemy się jeszcze odwoływać, ja ją zostawiam w sklepiku mocsłabości.pl. A teraz przechodzę do clou naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie. Najpierw, drodzy widzowie, pozwólcie, że przeczytam stanowisko Kościoła, który mówi nie, że tak powiem, na różnego rodzaju propozycje episkopatu niemieckiego. Stolica Apostolska przypomina niemieckim biskupom, że w Kościele katolickim są kwestie, które nie podlegają dyskusji, choć zostały zakwestionowane przez postulaty drogi synodalnej. Chodzi tu na przykład o niemożność udzielania święceń kapłańskim kobietom czy moralną ocenę aktów homoseksualnych. Czytamy o tym w nocie skierowanej przez Watykański Sekretariat Stanu do Konferencji Episkopatu Niemiec. Mówiąc krótko, Watykan potwierdza, że droga do kapłaństwa kobiet jest zamknięta i jednocześnie kwestie związane z homoseksualizmem mamy już wyjaśnione w katechizmie, o tym sobie kiedyś mówiliśmy, aby odróżnić grzech od grzesznika. Jestem ciekaw, czy... Teraz nie wiem, jak nazwać tych ludzi, czy tradycjonaliści, pseudotradycjonaliści, lefebryści, ci wszyscy, którzy zarzucają papieżowi Franciszkowi, że zrywa z tradycją, przeczytają to, co ja dziś przeczytam i rzeczywiście uczciwie spojrzą na to, w jaki sposób Watykan odnosi się do kwestii niemieckiej drogi synodalnej, mówiąc niemieckim biskupom nie. Żeby nie było, jak to jest na innych kanałach, gdzie każdy sobie po swojemu wymyśla i gada, prawda? Że mówię od siebie, no to wracam do tekstu i czytam. Nota jest datowana na 21 października bieżącego roku. Wczoraj została opublikowana przez niemieckie czasopismo katolickie Die Tagespost. Odnosi się ona do kolejnych spotkań między przedstawicielami niemieckiego episkopatu i szefami watykańskich dykasterii w sprawie niemieckiej drogi synodalnej. Odbędą się one w styczniu, kwietniu i czerwcu. Na samym wstępie watykański dokument przypomina o potrzebie uszanowania procesu synodalnego w Kościele powszechnym, by nie sprawiać wrażenia, że Kościół w Niemczech jest na to obojętny i podejmuje własne równoległe inicjatywy. Obszernie zacytowano też osobisty list Franciszka do katolików w Niemczech z 2019 roku, a konkretnie ten jego fragment, który przestrzega przed pokusami ojca kłamstwa i podziałów, który pod pozorami dobra prowadzi do rozłamów w Kościele. Stolica Apostolska zapewnia biskupów o gotowości kontynuowania dialogu na temat kwestii zawartych w propozycjach niemieckiej drogi synodalnej. Zastrzega jednak, ważne, żebyśmy czytali dokumenty, jakiekolwiek, nie urzędowe, wszystko, co czytamy w całości, zastrzega jednak, że nie wszystkie można traktować w ten sam sposób. I teraz bardzo ważne. Niektóre mogą być przedmiotem poważnej debaty, inne dotyczące natomiast spraw, które nie podlegają dyskusji. Dotyczy to m.in. święceń kapłańskich kobiet i homoseksualizmu. Watykan mówi, kwestia święceń kobiet i homoseksualizmu jest zamknięta, niepodważalna, niepodlegająca dyskusji. Nie wierzcie tym, którzy twierdzą zupełnie inaczej, nie znając nauki Kościoła katolickiego. No bo jak mają ją znać, skoro odrzucają naukę Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II? Odrzucają nauczanie papieży posoborowych, łącznie z Janem Pawłem II, też Benedyktem XVI i papieżem Franciszkiem. Nie czytając papieża Franciszka, owi, których wspomniałem przed chwilą, nie wiedzą, co papież Franciszek publikuje, co mówi, nie czytają tego w całości. W związku z tym przekazują przekłamaną prawdę, czy też po prostu półprawdy. Jest to bardzo nieuczciwe i nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Watykański Sekretariat Stanu przypomina, że sprawa kapłaństwa kobiet została rozstrzygnięta przez Jana Pawła II w adhortacji Ordinatio Sacerdotalis
totalis, a papież Franciszek niejednokrotnie potwierdził, że jest to orzeczenie definitywne. Trzeba je uważać za ostatnie słowo w tej sprawie. Drzwi są zamknięte, jeżeli chodzi o kapłaństwo kobiet w Kościele katolickim. I choć nie jest to definicja dogmatyczna, musi zostać przyjęta przez wszystkich. Nota przypomina też o dokumencie Dykasterii Nauki Wiary z 2021 roku, który precyzuje sankcje przewidziane za ubieganie się bądź usiłowanie przyjęcia czy udzielenia święceń kapłańskich kobiecie. Jest to ekskomunika zarezerwowana dla Stolicy Apostolskiej. Nie wiem, czy można jaśniej przemówić do świata, do nas, niż mówiąc wprost, i to mocnym językiem, przyznacie sami, że kwestia kapłaństwa kobiet w Kościele katolickim jest zamknięta, nie podlega dyskusji, a jeżeli ktoś by chciał święcić kobiety, podlega, że tak powiem, ekskomunice. Powiedzcie, co więcej można powiedzieć na ten temat? Jasne stanowisko Kościoła. Posłuchajcie jeszcze. Odnosząc się z kolei do homoseksualizmu, watykańska nota zauważa, że to również jest kwestia, w jakiej kościół lokalny nie może, a więc kościół lokalny, czyli niemiecki, brytyjski, chiński, francuski i tak dalej, polski, nie może mieć odrębnego stanowiska. Stałe nauczanie kościoła podkreśla, iż obiektywna ocena moralna stosunków seksualnych między osobami tej samej płci jest dokładnie i z całą pewnością ustalona. Ustalona w katechizmie Kościoła katolickiego, o tym sobie kiedyś mówiliśmy. Jeżeli będziecie chcieli, możemy tej kwestii wrócić. Żeby tego było mało, albo może właśnie wystarczająco, to chciałem przeczytać, mam nadzieję, że to się pojawi jako list czytany w kościołach, znaczy wolę raczej, żeby listy Konferencji Episkopatu Polski nie były czytane w czasie homilii czy też kazania, ale no, taka praktyka jest, że się raczej listy czy też komunikaty z kolejnych zebrań Episkopatu Polski czyta w czasie homilii czy też kazania. W każdym razie niedawno, tydzień temu, było zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Było to zebranie numer 396. Mamy z tego oczywiście też komunikat, nie będę go czytał w całości. Było to zebranie, które odbywało się w kontekście zakończonego w Watykanie synodu. Przeczytam Państwu punkt 2 i 4. Jeżeli ktoś chce przeczytać całość, proszę wyszukać sobie w internecie. Biskupi polscy zaznaczają, odwołując się do synodu, który zakończył się w Watykanie. Biskupi wysłuchali obszernej relacji delegacji Konferencji Episkopatu Polski z pierwszej rzymskiej sesji 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. W jedności z papieżem Franciszkiem postrzegają oni synod jako ważne narzędzie odnowy Kościoła służące skuteczniejszemu wypełnianiu jego misji. Podkreślali nie tylko wielkie znaczenie dyskursu teologicznego nad synodalnością, ale także jego praktycznych i konkretnych implikacji w życiu wspólnot kościelnych. Konferencja Episkopatu Polski podejmie refleksję nad dokumentem Kościół synodalny w misji i będzie ją inicjować na różnych poziomach Kościoła w Polsce, zapraszając do niej wszystkich ochrzczonych. Refleksji tej powinno towarzyszyć tworzenie synodalnego stylu i kultury życia wszystkich wspólnot od parafii, poczynając tak, by stały się miejscem dawania świadectwa wiary i życia w komunii z Bogiem i ludźmi. W mojej parafii w ostatnią niedzielę było spotkanie osób, które właśnie chciałyby w takiej grupie synodalnej uczestniczyć. Mam, może mogę powiedzieć, wzorową parafię, która od razu wprowadza nie tylko to, co papież nam zaleca, ale również co potwierdza Konferencja Episkopatu Polski. Biskupi polscy w całości podpisują się pod tym, co wypracował Watykański Synod. No pewnie, że tak, ponieważ żyją w jedności z Kościołem katolickim. To jest oczywiste, ale być może dzisiaj oczywistości trzeba głośniej powtarzać i częściej. Biskupi zachęcają wszystkich do uważnego zapoznania się z tym dokumentem, a także do praktykowania synodalności na wszystkich poziomach życia kościelnego.
Jej cechą charakterystyczną jest wspólnotowe rozeznawanie tego, co Duch Święty przekazuje Kościołowi. Biskupi mówią, uważnie przeczytajcie, czy też czytajcie dokumenty watykańskie związane z synodem. Punkt czwarty, trzeci pomijam. W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna realizację nowego programu duszpasterskiego Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Stanowi on odpowiedź na wskazaną przez synod potrzebę ożywienia w Kościele wymiaru wspólnotowego oraz wezwanie do osobistego udziału w życiu i misji Kościoła. Biskupi zachęcają duszpasterzy wiernych do realizacji tych celów poprzez synodalne podążanie razem i odważne wzięcie odpowiedzialności za Kościół. Biskupi podkreślają, że w życiu i misji Kościoła trzeba brać udział w sposób osobisty i każdy z nas jest odpowiedzialny za ten Kościół. W jaki sposób jesteśmy odpowiedzialni za Kościół? Dając świadectwo czy też antyświadectwo naszej wiary w życiu codziennym. Jeżeli ktoś publicznie zarzuca Kościół, zarzuca papieża właśnie broszurami, książkami sprzecznymi z nauką Kościoła katolickiego, jak to zaznaczył w swojej wizji święty Jan Bosko, właśnie wskazując, że te książki, te broszury, którymi okręt miotany falami pod naporem burzy jest atakowany, to jest właśnie Kościół, który jest również niszczony od środka przez tych, którzy... Mogę wam zacytować mnóstwo wypowiedzi owych pseudotradycjonalistów, którzy mówią: odrzucamy część tradycji Kościoła katolickiego. Uważamy, że Duch Święty po Soborze Watykańskim II w Kościele nie działa. Pojawia się tam: uważamy, orzekamy, wiemy, my. Pytanie następujące do każdego z nas. Czy Chrystus chce, abyśmy byli wierni papieżowi Kościołowi, czy raczej abyśmy tworzyli własne kościoły, kościółki, czy też jakieś pseudo-wspólnoty, pseudo-sekty? Mówię pseudo, ponieważ nie tylko zrywające z wiernością całości nauki Kościoła katolickiego, ale też wprost, publicznie odrzucającymi papieża. Jeżeli ktoś publicznie niszczy nie tylko urząd papieża, ale odrzuca naukę Kościoła katolickiego, przynajmniej jej część i nauczanie papieża, zaciąga wobec całej wspólnoty Kościoła grzech zwodzenia wiernych, wyprowadzania wiernych z Kościoła katolickiego, czy też po prostu zwykłego odrzucenia Kościoła, na którego czele stoi papież. Będziemy sobie do tych tematów wracać, odwołując się m.in. do zdrowej apologii, która bazuje na Słowie Bożym i na całości tradycji Kościoła katolickiego. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Polecam wam książkę Apologia, która jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl jako taki nasz podręcznik na naszym kanale. Wrócimy do rozważań dotyczących katechizmu Kościoła katolickiego. A dziś życzę wam wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie, do którego to nieba kroczymy, jak to zaznaczył w swojej wizji, czy też jest to zaznaczone w trzeciej tajemnicy fatimskiej, a w swojej wizji zaznaczył to święty Jan Bosko, za papieżem, za kardynałami, za biskupami, którzy to z woli Bożej stoją na czele Kościoła. Szczęść Boże!